Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny trening czytania. Podczas dzisiejszego treningu chciałabym wraz z Wami utrwalić literę P. Litera P należy do spółgłosek, wymawiamy ją króciutko. Jest to ta litera, która gdy znalazła się na placu zabaw, musiała szybciutko złapać się za rękę z którąś z samogłosek, by móc zjechać na zjeżdżalni. Tworzyła wtedy sylabę, albo pa, albo po, albo pe, albo pi. No właśnie, podczas dzisiejszego treningu występują następujące litery, które wymawiamy w następujący sposób. P, króciuteńkie. Ły, l, k, króciuteńkie. Ty, m, oraz samogłoski e, i, a, o. Uwaga, uwaga, rozpoczynamy nasz trening. Pa. Powtórzmy. Pa. Tym razem a, pa. A teraz łapa. A obok mapa. Następny wyraz. Paleta. A obok paletka. A obok palemka. Zobaczcie, jak podobne są do siebie te wyrazy. Paleta, paletka, palemka. A pod spodem palma. A obok palmy małpa. A obok małpy małpka. Zobaczcie, jak nieznaczna różnica. A tym razem mamy taki zestaw trzech wyrazów, bardzo do siebie podobnych. Zobaczcie. Patka, łatka, łapka. Patka i łatka różnią się literami P i Ł. Natomiast łatka i łapka różnią się literami T i P. Przeczytajmy raz jeszcze. Patka, łatka, łapka. Czytajmy dalej wyrazy. Lama, lampa, lampka. A teraz sylaba. Sylaba po, a obok sylaby po wyraz pole. A obok pola jest pola, ale jako imię dziewczynki. Pola, dlatego jest napisana wielką literą. Tym razem P łączy się z I i brzmi to pi. Jeszcze raz pi. Pimpek. Pimpek to imię pieska. Piłka. A teraz napis piłki. Tym razem I pierwsze, a za literką I znajduje się P. Odczytujemy ip. Jeszcze raz ip. I obok ipa. A obok lipa. Lipa to takie drzewo. No i tekst do czytania. To pola i pimpek. Pola ma piłki. Pimpek ma małe łapki i łatki, a tam pole i lipa. Przeczytajmy teraz szybciej ten tekst. To pola i pimpek. Pola ma piłki. Pimpek ma małe łapki i łatki, a tam pole i lipa. Moi drodzy, znamy coraz więcej liter. Nasz trening przebiega coraz bardziej imponująco, bo tworzymy co i rusz nowe wyrazy i zdania. Trenujcie wytrwale i do zobaczenia wkrótce.